Piotr Relich, PCH24TV. Witam Państwa. Dzisiaj ze mną jest Rzecznik Praw Dziecka, pan Mikołaj Pawlak. Witam serdecznie. Dzień dobry. Tak, i chciałbym porozmawiać na tematy przeróżne, ale wszystkie orbitujące wokół dzieci. Kiedy w kwietniu Sejm procedował po raz kolejny inicjatywę obywatelską Zatrzymaj Aborcję, pan wystąpił z takim rekwizytem, na którym było napisane: Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, artykuł 2, punkt 1. Dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. W tym kontekście mówił pan: dajcie narzędzia do respektowania, do wykonania tego przepisu. Czy polskie prawo nie ma takich narzędzi? Czy Rzecznik Praw Dziecka nie ma takich narzędzi do respektowania tego przepisu? I pytam tutaj szczególnie w kontekście dzieci, które są najbardziej bezbronne, które znajdują się pod sercem matki. Rzecznik Praw Dziecka istnieje od 20 lat. 6 stycznia minęła ta okrągła rocznica. Można powiedzieć, że najbardziej rozbudowana instytucja rzecznika na świecie, bo jest wielu rzeczników praw dziecka, ale polski rzecznik umocowany w konstytucji i ustawie faktycznie ma najszersze kompetencje. Tutaj wiele spraw jest pod moją opieką i ta ochrona dzieci w wielu aspektach jest zapewniona, ale tak jak wskazałem w czasie tego posiedzenia w kwietniu w Sejmie, gdy rozpatrywano projekt obywatelski dotyczący ochrony życia, czyli tego pierwszego podstawowego prawa, prawa do życia każdego człowieka, to okazuje się po analizie przepisów, że w tym przypadku pominięto, zapomniano, obojętne jakby to nazwać, w każdym razie faktycznie rzecznik ma tą swoją podstawową funkcję. Ma mówić w imieniu tych, którzy mówić nie mogą. To jest funkcja rzecznika. I właśnie ten dzień posiedzenia był dniem, kiedy mówiłem w imieniu tych najmniejszych, najsłabszych istot, osób, ludzi, poczętych, a nie narodzonych. Bo jest przepis, kto jest człowiekiem, a nie ma przepisu, który byłby narzędziem do jego ochrony. Więc wykorzystałem swoje podstawowe narzędzie, jakim jest możliwość zabrania głosu w parlamencie w czasie obrad nad tym projektem i przypomnienie, że są przepisy, które są niespójne z tą podstawową zasadą, która wskazuje, kiedy zaczyna się życie. I być może to będzie jakiś asumpt do tego, żeby zmobilizować parlament, prawodawcę do tego, żeby doprecyzował przepisy. Bo tak jak zabierałem głos w poprzedniej kadencji w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów ustawy z 1993 roku o planowaniu rodziny, tak i teraz potwierdzam, że po prostu przepisy dawniejsze, właśnie tamte, są niezgodne z obecną konstytucją, są niezgodne z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka. Są przecież takie pradawne zasady prawa rzymskiego, które każdemu prawnikowi są wpajane, a one obowiązują wobec wszystkich, że prawo nowsze wypiera prawo wcześniejsze i ono, skoro jest szersze, szerzej chroni, czyli chociażby ustawa o Rzeczniku, to powinna być też dostosowana do tego tamta poprzednia ustawa, a w zasadzie powinna być usunięta, derogowana z obrotu prawnego i nie powinna obowiązywać. To była funkcja rzecznika przez 20 lat. Szkoda, że do tej pory ten głos nie wybrzmiał tak mocno jak obecnie. A dlaczego był ten rekwizyt? Widziałem, jak to bolało niektórych na sali sejmowej. A przecież ja przypomniałem nic innego jak przepis, który na tej samej sali sejmowej był uchwalony. Prawo obowiązujące w Polsce. Wielki jazgot tam się zaczął, szczególnie na lewej stronie sali, gdy z tą tablicą wystąpiłem, a przecież ja nie zrobiłem nic innego, jak przypomniałem podstawowy przepis, który obowiązuje mnie jako rzecznika, jako konstytucyjny organ państwa i odwracając sytuację poprawniczemu, a contrario bym to zinterpretował, cóż miałbym innego powiedzieć? Czy gdybym powiedział coś innego, to byłoby zgodne z moją ustawą? No przecież nie, bym złamał podstawowy mój obowiązek. Mówienie w imieniu tych, których dotyczy ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. W Polsce oblicza się, że około 1000 dzieci zabijanych jest właśnie w łonach matek tylko ze względu na podejrzenie niepełnosprawności, trwałej niepełnosprawności czy choroby psychicznej. Inicjatywa Zatrzymaj Aborcję
niweluje z polskiego porządku prawnego tak zwaną przesłankę eugeniczną, na podstawie której możliwe jest dokonanie tych w cudzysłowie zabiegów. Ale konsekwentnie od 2017 roku ta inicjatywa spychana jest do różnych sejmowych komisji, zamrażarek i tak dalej. Tak stało się i w tym roku, w kwietniu. Jak pan przewiduje przyszłość tej inicjatywy? Nie chcę tutaj być wróżbitą, natomiast musi być ciężka, nieustająca praca, tak jak do tej pory, przekonywanie nieprzekonanych. Odwołałem się w czasie mojego wystąpienia w parlamencie do całkowicie nieprawniczego pojęcia, jakim jest sumienie. Dzisiaj za państwa pośrednictwem też to robię do tych, którzy mają wątpliwości co do tego, czy należy chronić życie w taki sposób, o jakim mówimy, po prostu usunięcie nieprawidłowych przepisów. Jest to najprostsze, co można zrobić. I tutaj praca komisji, teraz będą dwie komisje nad tym projektem debatowały. Mam nadzieję, że będzie posuwała się sprawnie, tak jak sprawnie posuwa się w innych sprawach, chociażby dotyczących pandemii. A weźmy porównanie, no, przez ten okres ostatni, w czasie pandemii zmarło z powodu COVID około 1000 osób, czyli tyle, ile jest zabijanych z powodów eugenicznych, przypuszczalnych. Medycyna nie odkryła jeszcze wszystkiego, a jednocześnie brakuje tej wrażliwości dla człowieka. Zajmujemy się wieloma sprawami jakże istotnymi dla naszego życia, zapominamy o imponderabiliach, to co się dzieje na Zachodzie, o zgrozę, o pomstę, przepraszam, wołają pewne rozwiązania w miejscach, które przez dziesięciolecia uchodziły za ostoje praworządności i ostoje ochrony praw człowieka, jak chociażby w okolicach Hagi w Holandii. Dochodzi do tego, że dopuszczane jest tam prawo, i to przez pediatrów proponowane, do zabijania dzieci do 12 roku życia. Tam już doszli do takiego poziomu absurdu, że nie tylko aborcja w okresie prenatalnym, ale też zabicie człowieka bezbronnego, który nie potrafi sam o sobie decydować. A jednocześnie pytam publicznie, gdzie jest taki przepis, który na takie zbrodnie pozwala? Bo ja czytam dogłębnie po raz enty i konwencję o prawach dziecka, i inne przepisy międzynarodowe, i nie znajduję prawa do śmierci, prawa do zabijania. No nie znajduję. Mamy prawo do życia, wręcz to wynika wprost z konwencji, z artykułu 23, 24 konwencji o prawach dziecka, której Polska była autorem 40 lat temu ze względu na naszą wrażliwość. I nie ma takiego przepisu. To są najzwyklejsze zbrodnie przeciwko ludzkości i to trzeba twardo powiedzieć. Może to jest ten czas, żeby właśnie zacząć głośno o tym mówić. Wiem, że to jest niebezpieczne, pewnie niektórym się nie podoba, ale tak jest. I niech pokażą przepis, który jest powszechnie obowiązującym przepisem międzynarodowym, który pozwalałby na zabijanie ludzi. No przecież mamy konwencje, które zabraniają wykonywania kary śmierci. Wielkie oburzenie jest, że nawet największych zbrodniarzy nie można taką karą ukarać, i tak powinno być faktycznie, chronimy życie, to dlaczego mamy odbierać to życie tym najbardziej bezbronnym? Właśnie, też odbieranie życia najbardziej bezbronnym, haniebna kwestia, podobnie jak zjawisko pedofilii, o którym pan wielokrotnie krytycznie się wypowiadał. W kontekście ostatnich premier filmu, czy to braci Sekielskich, czy Sylwestra Latkowskiego, mówił pan jednoznacznie, że pedofilia to jest zło, zło wcielone, i nie ma żadnej dyskusji. Jednocześnie z Ministerstwa Sprawiedliwości doszły nas sygnały, że powstanie specjalna komisja do sprawdzenia wątków zawartych w jednym z tych filmów. Czy polskie prawo w kontekście pedofilii ma jakieś luki, że trzeba było powoływać kolejny organ? Powołanie komisji tej państwowej, która teraz jest w trakcie konstytuowania, to jest tylko element walki z przestępstwami. Ja od wielu lat, zarówno w pracy zawodowej jako adwokat, jak i później w Ministerstwie Sprawiedliwości, i teraz przede wszystkim jako rzecznik, bo tutaj ma ten organ najszersze kompetencje, zarówno te
ogólne wystąpień generalnych o zmiany prawa, jak i konkretne występowanie do konkretnych spraw z konkretnymi wnioskami, zawsze zwracałem uwagę na to, że krzywda dziecka to jest zło, że przestępstwa wobec dzieci trzeba zwalczać. Nie tylko te, które były, ale też prewencyjnie przestępcom grozić tym, że będzie ich czekała surowa kara. I przepisy do tej pory są karne, które były zmieniane w kodeksie karnym, konwencja z Lanzarote kilka lat temu doprecyzowały te przestępstwa seksualne. Ale czym innym jest przepis, a czym innym jest praktyka jego stosowania? No i z tym mieliśmy do czynienia przez ostatnie dziesięciolecia, że wymiar sprawiedliwości sobie faktycznie z tym nie radził. Bulwersujące sprawy. I tu nie chodzi o te filmy, bo one nie spowodowały, że zajęliśmy się tymi sprawami. Ja się tymi sprawami zajmuję od lat. Tymi najtrudniejszymi, najbardziej bolesnymi. One niekoniecznie są medialne, bo często trzeba prowadzić czynności operacyjne i właśnie trzeba najpierw to wyjaśnić, żeby później sprawnie przeprowadzić. Ale brakowało tej woli w wymiarze sprawiedliwości i tego typu wyroki, jak sprzed kilku miesięcy z Łodzi, gdy za brutalny gwałt na 3-letnim chłopcu sąd mówi, że można sobie wyobrazić bardziej brutalne przestępstwa i łagodzi mu karę. To jest nieprawdopodobne. To było to łagodne podejście do sprawcy. No to sprawców to rozzuchwala. Każdego przestępstwa, czy pijanego na drodze, przecież co chwila zatrzymujemy 1000 kierowców, kary powinny być surowe. Tak samo dotyczy to zbrodni pedofilii, tych seksualnych przestępstw. Działanie komisji będzie działaniem uzupełniającym dla wymiaru sprawiedliwości. Być może pokaże, gdzie państwo jako instytucja nie działało, no bo jeżeli nie było przepisu w jakimś zakresie, no to nie można stawiać temu konkretnemu podmiotowi, tej instytucji zarzutu, że czegoś nie zrobił, no bo jak nie było przepisu, to nie musiał tego robić. I to niezależnie, czy to był kościół, czy fundacja, czy firma, przedsiębiorstwo, czy luźne stowarzyszenie jakichś albo zebranie znanych osób, które się spotykają w knajpie. Dlatego tutaj uzupełniającą działalnością będzie działalność komisji złożonej ze specjalistów, ekspertów. Ja powołałem pana profesora Błażeja Kmieciaka, ale to jest uzupełniające dla wymiaru sprawiedliwości. Wskazaniem sprawcy i tak będzie zajmował się sąd. Tylko musimy dać narzędzie sądowi, żeby sąd niekoniecznie miał wybór kary od 2 lat pozbawienia wolności, tylko widocznie, skoro sąd nie potrafi wybrać surowszej kary, to trzeba sądowi zawęzić te granice i wymierzać kary od 15 lat w górę. Ja widziałem przypadki, gdzie rodzic popełniał czyny te właśnie pedofilskie na swoich własnych dzieciach i dostawał wyrok za na przykład 6-7 lat. Więc nim proces się kończył, on praktycznie był już na wolności, bo kara była adekwatna do tego, ile trwał proces. I powiedziałem, kara musi być nie tylko surowa, ale sprawna. To działa odstraszająco. Natomiast w Polsce obowiązuje często zasada, że po 100 latach procesu skaże się kogoś na pół roku. A powinno być tak jak w Ameryce. Pół roku procesu i skazanie na 100 lat. To też będzie odstraszało tych zwyrodnialców na przyszłość. Tak musimy pracować, tak musimy działać. Tak pracowałem przez cały swój okres pracy zawodowej i takie zasady chcę wprowadzać do obecnego miejsca, gdzie pracuję. I tak też pracuję. Jak potrzeba, to po prostu wsiadam w samochód i jadę w dane miejsce, do danego sądu. Jak się okazuje, że przez ileś tygodni nie mogę dostać akt, to po prostu pojadę, ułatwię i zobaczę te akta na miejscu. Naprawdę, to jest możliwe do zrobienia. Nie obawiam się takich rzeczy, nie boję się tej pracy. Potrzebuję tylko czasem narzędzia. Tutaj w zakresie prawa karnego w przyszłym tygodniu będę zgłaszał projekty, aby podmioty, które mogą zgłosić inicjatywę legislacyjną, aby to uwzględniły. Bo to nie jest praca, która byłaby lekka i przyjemna. To nie są sprawy najmilsze na świecie. To są sprawy najtrudniejsze, ale widocznie potrzeba kogoś, kto chce to robić. Ja mogę to robić i wystarczy pomóc mi w tym. Do sejmowej zamrażarki trafił projekt, inicjatywa ustawodawcza Stop Pedofilii, który uderza w deprawującą edukację seksualną, który zakazuje publicznego propagowania współżycia między osobami małoletnimi i pochwalania tego
tego współżycia. I podobnie do pytania o inicjatywę Zatrzymaj Aborcję. Jak pan przewiduje przyszłość tego projektu i czy Urząd Rzecznika Praw Dziecka może jakoś w tym pomóc? Jako Rzecznik Praw Dziecka opiniuję pozytywnie tego typu inicjatywy. Tutaj mogą być dyskusje na temat takiej czy innej formy uzupełnienia systemu prawnego o formy ochrony dzieci. Natomiast diagnoza jedna jest podstawowa. Seksualizacja dzieci w przestrzeni publicznej jest ogromna. To prowadzi do tego typu zjawisk, że dzieci mają bezpośredni dostęp z każdego telefonu, praktycznie przez internet, do otwartych treści pornograficznych i pedofilskich. To powoduje później destrukcję, katastrofę w życiu psychicznym dziecka i na przyszłość, na budowanie tego poglądu, jak ma wyglądać rodzina, na wychowanie dalsze. Formy mogą być różne. Czy taka jak w projekcie obywatelskim, może to być dyskutowane. Też mam przygotowany projekt, który odnosiłby się do treści, które mogą być przekazywane w szkole, tych poza programem, bo przecież mamy, nie jest tak, jak twierdzą tak zwani edukatorzy, zaraz o tym powiem, że nie mamy systemu edukacji w tym zakresie. Mamy od 25 lat uregulowany rozporządzeniami, wprowadzony do systemu prawnego polskiego program wychowania do życia w rodzinie. To się różnie nazywało, można to udoskonalić w formie przekazu, to jest oczywiste, ale my to mamy, nie żyjemy na jakiejś dziczy, gdzie w ogóle nie ma przekazu, nie ma informacji, tylko musi to być zgodne z podstawowymi przepisami konstytucji i prawa rodziców do wychowania, do przekazania dziecku w wieku 8, 9, 12 lat pewnych treści, na które dziecko już jest przygotowane, na wrażliwość dziecka i o tym decydują rodzice, a nie edukatorzy. Wracając do edukatorów krótko. Nie ma takiego pojęcia edukator seksualny. Co to jest edukator w ogóle? O czym my dyskutujemy? To jest nowomowa. To jest tak jak windykator. Ludzie się obawiają windykatorów. Windykatorów, no przepraszam, że to powiem, ale można psem poszczuć. No, od egzekucji długów jest komornik, instytucja publiczna, państwowa, która działa na podstawie przepisów prawa. Tak samo edukator. Co to za edukator? Ma wykształcenie pedagogiczne, jakieś umiejętności, możliwości? Do szkoły nauczyciel może przyjąć tylko pedagoga, który ma wykształcenie, który jest nauczycielem i to jest nauczyciel, naucza, przekazuje wiedzę. A edukator, nowomowa wprowadzona przez niektóre środowiska właśnie po to, żeby pokazać, że rzekomo są braki w systemie. Nie ma braków w systemie, a edukatorów należy jak najszybciej pożegnać. Od tego są pedagodzy, od wiedzy, od edukacji, a rodzice są od wychowania. Tak. W Polsce od 5 lat obowiązuje podpisana jeszcze przez prezydenta Komorowskiego konwencja stambulska o zapobieganiu przemocy w rodzinie. I tutaj wielu ekspertów uważa ją za wręcz narzędzie propagujące ideologię gender, czy chociażby upatrujące tych przyczyn przemocy w tradycjach, w religii, w tradycyjnej rodzinie, nie wskazując w ogóle na tak patologiczne zachowania jak na przykład alkoholizm, pornografia, plaga rozwodów itd. itd. Oczywiście cierpi na tym dziecko, cierpi dziecko w takich rodzinach, ale czy podpisanie takiego dokumentu przez ten okres tych 5 lat rzeczywiście poprawiło los polskich dzieci? Konwencja stambulska, która obowiązuje w Polsce od września, z tego co pamiętam, 2015 roku, czyli takim rzutem na taśmę dwie kadencje temu przyjęta, nie jest żadnym narzędziem formalnym, przez którykolwiek urząd zostało użyte do ochrony dzieci przez ten czas. Było to narzędzie wykorzystywane ideologicznie, bo tam są pewne takie artykuły, postanowienia, twierdzenia ideologiczne, a nie mające nic wspólnego z ochroną dzieci ani rodziny. Aktem, który faktycznie pomaga dzieciom, pomoże rodzicom w związku z
przemocą chociażby domową, jest ostatnio przyjęta ustawa, nazwijmy ją, o przemocy domowej, wprowadzająca do ustawy o policji pewien taki środek, ja go nazywam środkiem dyscyplinującym, takim aktem szybkiej reakcji państwa wobec sprawcy. I to jest narzędzie, które jest faktycznym narzędziem dla policji, dla organów, żeby sprawców pogonić, żeby ich delikatnie wyprostować w tym ich postępowaniu, a nie konwencja. I to zostało wprowadzone przez obecny rząd. Przez dziesiątki lat III Rzeczpospolitej były tylko mowy o ideologii, a nie o konkretnych narzędziach. Te narzędzia zostały teraz wprowadzone. Konwencja sama w sobie do niczego nam nie jest potrzebna, bo efektywnym narzędziem są aktualne przepisy karne, aktualne przepisy zmienionej ustawy o policji na podstawie ustawy przemocowej. A co do dalszego losu konwencji czy tych przepisów, tutaj decyzyjny jest parlament, pan prezydent, jeżeli takie ustawy by trafiły. Czy w takim razie konwencji stambulskiej nie należy wypowiedzieć? To są decyzje polityczne. Zostawiam te decyzje politykom. Ja sygnalizuję tylko, że twardymi narzędziami są aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy. One są w pełni wystarczające, a do wprowadzania ideologii czy ich promowania niekoniecznie potrzebne są normy ogólne. Może czasem wystarczy debata naukowa. Tak, niedawno widzieliśmy taki wstrząsający dokument z jednego z ukraińskich hoteli, gdzie około 46 dzieci czekało na odbiór, ale uwaga, to były dzieci pochodzące z procesu surrogacji i zamknięcie granic z powodu koronawirusa uniemożliwiło rodzicom ich odebranie. Czy takie sytuacje również zdarzają się w Polsce? Czy podziemie surrogacyjne, jakbyśmy tego nie nazwali, jest w Polsce aktywne? W Polsce to się nazywa formalnie przestępstwo sprzedaży człowieka. To jest po prostu kupienie, sprzedaż człowieka. Nazywamy to surrogacją, tak znowu wprowadzamy nowe słowo. Najzwyczajniej w świecie to jest przestępstwo. Tego typu próby są dokonywane, ale staramy tutaj się wychwytywać te przypadki. Obecna zmiana sprzed kilku miesięcy również w zakresie prawa karnego ma temu służyć. Doprecyzowano znamiona i zaostrzono karę. A to, co się dzieje w wielu krajach, jak chociażby na wschodzie, na Ukrainie, ale też na zachodzie, no bo znaleziono sobie taki wytrych, że skoro nie można tego zrobić legalnie tam, to są surogatki na Ukrainie, to pokazuje, jak bardzo życie ludzkie jest mało warte, bo jest wyceniane właśnie pieniądzem jakimś tam, nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy dolarów czy euro. A prawo dziecka, prawo człowieka, podstawowe prawo do życia, do urodzenia i posiadania rodziców, mamy i taty, tej biologicznej i tego biologicznego, jest traktowane za nic. Prawo postępu, jak ostatnio słyszałem, bo podobne prawo jest chyba teraz uchwalone w Norwegii, właśnie pozwalające na surrogację, że to jest element postępu, nowości, nie ma nic wspólnego z prawem dziecka do poznania swoich rodziców i z tego będą problemy, bo już wiem, już słyszę, że kolejnym krokiem jest nie tylko ta surrogacja, ale też wybór chociażby płci. A jeżeli płeć dziecka zamówionego, kupionego gdzieś sobie nie będzie się podobało, to po prostu należy je zabić. To jest odczłowieczenie, tego nie powinno być. Takimi sprawami powinny zająć się organy międzynarodowe, instytucje międzynarodowe chroniące dzieci. To jest właśnie zadanie na ten czas XXI wieku. Odczłowieczenie, zapomnienie o tym, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy. Chyba za dobrze wszystkim tutaj jest. Postęp tak daleko zaszedł, że zajmujemy się sprawami często niepotrzebnymi i uważamy, że jest prawo do dziecka, a nie prawo dziecka do obojga rodziców. Także tutaj jak najbardziej negatywnie wypowiadam się i jak najgorsze stanowisko mam na temat tego typu praktyk. I w Polsce, póki mam taką możliwość, będę tego typu procedery, przestępstwa i zbrodnie zwalczał,
Jeżeli dowiem się o czymś takim, na pewno sprawcy nie będą mogli spać spokojnie. Tak, jeszcze wracając do kwestii pedofilii, zapomniałem wspomnieć o to jest w takim procederze. Sytuacja z koronawirusem doprowadziła do tego, że internet stał się takim miejscem, gdzie dzieci są szczególnie podatne na te treści, czy to związane z pornografią, czy z wykorzystywaniem nieletnich. Czy tutaj widzi Pan jakąś przestrzeń do poprawy w polskim prawie dotyczącą właśnie tej sfery wirtualnej? Jest bardzo dużo niestety tych treści w internecie. To jest podstawowe łącze dla obecnego młodego pokolenia. Już dziecko małe ma telefon nieograniczony i to na pewno wymaga jakiegoś uregulowania. Jest przygotowany projekt przecież z końcem roku przedstawiony przez fundację we współpracy z wieloma instytucjami, bo i ze mną jako Rzecznikiem Praw Dziecka i Rzecznikiem Praw Obywatelskich również i kilkoma innymi instytucjami. Przedstawiony projekt był rządowi. Mam nadzieję, że ten projekt, który będzie ograniczał w pewien sposób, bo przecież tak to niestety jest, że zło zawsze się gdzieś pleni i całkowicie go nie wyeliminujemy, ale ile można uratować dzieci, to chcemy uratować. Ten projekt jest podlega dalszym pracom w Ministerstwie Rodziny. Monitoruję go dalej, aby jak najszybciej stało się to prawem i faktycznie trzeba jakieś narzędzia ochrony w internecie wobec treści pornograficznych, pedofilskich wprowadzić. Może wystarczy krótka zmiana prawa karnego. Obecnie znamiona są takie, że ktoś może się nie zgodzić na to, żeby w przestrzeni publicznej to było. Wystarczy skrócić przepis. Po prostu w przestrzeni publicznej ma nie być treści pornograficznych. I koniec. Sprawa zamknięta. Kwestia narzędzi do walki i sprawnego państwa. Tutaj jest wiele pomysłów. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie one również będą podlegały ochronie i że będzie do tego podstawa prawna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.